Dzień dobry, Ania Kulej TV Reklama. Zapraszam Was do oglądania relacji z targów FIWE 2023. Jak podoba Ci się na FIWE? No, tegoroczne FIWE zaskoczyło tym, że jest bardzo mało wystawców. Jesteśmy w szoku, ponieważ wszystkie firmy z suplementami, których się spodziewaliśmy, no nie pojawiły się. My jako Fitness Authority jesteśmy chyba jednym z największych teraz tu wystawców i mamy najlepsze produkty i promocje na dzień dzisiejszy. A myślisz, że czym to jest spowodowane, że jest tak mało wystawców? No kwestia tego, że wszędzie koszta, wszystko idzie do góry. Z roku na rok organizowanie takich imprez jest coraz bardziej kosztowne, tak? Wydatki, kadra, ludzie i w ogóle tutaj miejsca, tak? Same targi podwyższają ceny, więc ciężko teraz obawiać się, co będzie za rok, bo może być jeszcze słabiej. Ale super wyglądacie. No my zawsze stawiamy raczej na to, żeby być przebojowi, kolorowi. I żeby się rzucać w oczy. Tak. No i prawidłowo. Konkursy, nie konkursy. Prawidłowo. No mówię, no chodzi o to, żeby dać ludziom to, co chcą, tak? Odpowiedni strój to połowa sukcesu. Oczywiście. No i podejście do klienta. Dobry jest. Dzięki. No, no. Jak Ci się podoba dzisiaj na targach? Szczerze mówiąc, nie sądziłam, że będzie tyle ludzi. Porównując zeszły rok, to naprawdę jest zdecydowanie przeskok. Jest na pewno tak gorąco z tego względu tak samo. Zdecydowanie więcej wystawców, więc cieszę się, że jestem i zobaczyłam wszystkie stanowiska. Także myślę, że mogą żałować, że nie przyjechali. Patrząc po tobie, masz świetną figurę. Czy startujesz tu na zawodach? Tak, jutro startuję na Słodki Wieś Classic, także jeszcze troszeczkę mi zostało, ale liczę na najlepsze. To życzymy Ci powodzenia. Dziękuję ślicznie. Jak Ci się podoba dzisiaj na targach? Powiem tak, przebywam tutaj od 6 lat i jest bardzo mało stoisk z wyposażeniem sportowym, niestety ściuchami, tak samo jak z odżywkami, no nie jestem zadowolona, jest coraz większa bida, niestety. Ale że spotkałam wielu znajomych, także no jednak to mi zrekompensowało ten czas. No a w pracy jestem, sorry, także no. A myślisz, że czym jest to spowodowane, że jest bida, jak to nazwałaś? Z tego względu, że no na pewno już słucham od paru lat, że idą te jednak nadwyżki, jeśli chodzi o miejsca tutaj niestety na hali, to czy tu, czy w Poznaniu jest już niestety od dawna. No rozmawiam z osobami, które 10 lat tutaj gdzieś są w tej branży, pracują, no i niestety mają te same zdania, nawet jeszcze gorzej się wypowiadają na ten temat. No nie chciałabym nadawać, ale już jestem to od tylu lat, że niestety jest... Pierwszy było tak, ludzie do Ciebie podchodzili, rzucali w Ciebie saszetkami, wszystko było za darmo, wychodziliśmy z reklamówkami, odżywek, rzeczy sportowych, wszystkim matrasz się prosi, że w ogóle coś dostaje się po jednej rzeczy. Taka jest niestety smutna prawda w tym roku, no. Czyli pewnie inflacja no nie, wszystkich dopadła. No niestety dopadła tak ściska za gardło, że po prostu no my na tym cierpimy. Nie no, w tamtym roku tutaj byłam i naprawdę było tyle batonów tutaj, wszystkiego, że ludzie się tak rzucali, że pierwszy dzień to schodziło. Saszetki, nie ma na żadnym stoisku darmowych saszetek, nie ma żadnych batonów. A Ania Lewandowska coś rozdaje na stanowisku? Nie mogę się wypowiadać na ten temat. Szkoda. To przyjdziemy i sprawdzimy. No to zapraszam.